Witam serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowo będziemy rozmawiać o delegowaniu, więc można nazwać temat naszego wywiadu, naszej rozmowy jako cała prawda o delegowaniu. Bez wątpienia umiejętność delegowania jest bardzo cenna. Przekłada się to na wyniki finansowe w biznesie i nie tylko. No i właśnie to delegowanie jest naszym tematem dzisiejszej rozmowy. Myślę, że ciekawym tematem. To się okaże, czy rozmowa się Wam spodoba. Moim dzisiejszym gościem jest Michalina Osowska, wirtualna asystentka i projekt manager. Michalina, witam Cię serdecznie. Bardzo dziękuję, że przybyłaś. Ja również Cię witam i dziękuję za zaproszenie. Myślę, że temat jest bardzo ciekawy i postaramy się go w miarę fajnie przedstawić. Tak, pokrótce, jak zwykle zresztą. Więc tak, no myślę, że pojedziemy już z pytaniami, przejdziemy do sedna. Powiedz mi, jak to u Ciebie wyglądało z tym delegowaniem? Jak to wygląda z perspektywy wirtualnej asystentki czy projekt menadżera? Kiedy poczułaś, że czas najwyższy, aby zadbać o to wsparcie, żeby pomóc sobie, zadbać o to wsparcie dla siebie w swoim biznesie? Generalnie ja od samego początku miałam taki zamysł, że będę delegować zadania, dlatego że jestem mamą dwójki dzieci i wiedziałam, że nie mogę pozwolić sobie na to, żeby klient, który coś mi zleca, został pozostawiony sam sobie. Więc moim zamysłem było w zasadzie współpracowanie z kimś od razu, w momencie, kiedy pojawiło mi się więcej klientów. I ja startując jakby z moim pomysłem bycia wirtualną asystentką, a później też project managerem, wychodziłam z założenia, że będę budować zespół. I początkowo ten zespół budowałam na zasadzie pracy B2B, czyli business to business i pracy takiej właśnie z innymi specjalistami, po to, żeby mieć jak największą gamę usług do zaprezentowania klientowi. Ta gama się też zmieniła, tak? Bo to też życie zweryfikowało, co klienci potrzebują bardziej, co mniej. Z niektórymi osobami współpracuję na co dzień, z innymi osobami współpracuję rzadziej. Natomiast z mojego punktu widzenia ja mam takie trochę różne doświadczenia, bo część klientów zleca mi zadania i mówi, że to ma być zrobione i tyle. A część klientów, jak na przykład właśnie przy project managementie, deleguje mi najpierw te zlecenia, wprowadza mnie i ja później po prostu przejmuję te obowiązki. I to jest też chyba ta taka zasadnicza różnica między tym delegowaniem a zlecaniem, że przy delegowaniu jest odpowiedzialność i jest też weryfikacja tego wszystkiego, jest należyte wprowadzenie, a przy zleceniu po prostu klient mówi, co ma być zrobione. Resztę go nie interesuje, jak to będzie zrobione. Ma być i koniec. No i tutaj już wyjęłaś z ust mi moje drugie pytanie. Chciałam zapytać, jaka jest różnica między zlecaniem a delegowaniem? Ale też wrócę do tego pierwszego pytania. Jak myślisz, kiedy bo u Ciebie jakby Ty byłaś nastawiona na to, żeby od razu, nie? Delegować i żeby od razu współpracować z kimś. A taka standardowa wirtualna asystentka, która zaczyna i ma coraz więcej tych zleceń. Jak myślisz, kiedy jest taki moment, gdzie warto zastanowić się nad tym, czy aby nie zlecić jakichś zadań? I jak ten moment odnaleźć, jak to zauważyć, że to jest właśnie ten czas? Powiem tak, dokładnie ten temat nawet całkiem niedawno poruszyła Ela nieradko w swoim newsletterze i właśnie też pisała o delegowaniu i tak stwierdziłam, o fajnie nam się pokrył temat. I ona powiedziała o tym i ja się z nią jak najbardziej zgadzam. W momencie, kiedy czujesz, że tracisz grunt, że nie ogarniasz wszystkiego już sama, nawet jeżeli to jest kwestia jednego dnia w tygodniu, że ci się zaczyna zbierać po prostu cała lista zadań, to jest moment na delegowanie.
Momentem na delegowanie nie jest czas, kiedy nie masz na to czasu. I ja całkiem niedawno, bo paręnaście dni temu, zatrudniłam pracownika właśnie na umowę o pracę, bo stwierdziłam, że to już jest ten najwyższy czas, żeby mieć kogoś na stałe u siebie w firmie, bo na tyle się zaczyna wszystko fajnie układać. Natomiast miałam straszną obawę, bo pokrywało mi się to z terminem rozpoczęcia nowego projektu. Jechałam na wakacje i wiedziałam, że jak wrócę z tych wakacji, to będę miała po prostu Saigon. Oczami wyobraźni widziałam to, że ja mam nowy projekt, w którym muszę ruszyć na 100% i wprowadzenie, oddelegowanie zadań pracownikowi. Ja byłam przerażona i ktoś by powiedział, kurczę, no straciłam, bo straciłam ten projekt i ktoś by powiedział, kurczę, no szkoda, no i z jednej strony szkoda, a z drugiej strony ja mam takie poczucie i dobrze, tak miało być, mam czas na to, żeby oddelegować moje zadania, których w tej chwili już nie będę robić, które będzie robić tylko i wyłącznie Dagmara i mam czas na to, żeby ją wdrożyć, przeszkolić, żeby dawać jej informacje zwrotne i żeby po prostu na spokojnie w to weszła, a nie, że przychodzi mi pracownik i ona nie wie, co ma zrobić, tak? Czy on nie wie, co ma zrobić, no bo jest zostawiony sam sobie. Delegowanie nie polega na tym, że my mówimy, słuchaj, zrób to, to i to, tylko mówimy, zrób to w taki i w taki sposób. Klient oczekuje tego, tego i tego, czy ja oczekuję tego, tego i tego. I następnie zweryfikowanie, czy to zostało rzeczywiście tak zrobione. Jeżeli tych etapów nie ma, no to w tym momencie jakby sens tego delegowania też się gubi nam. No tak, ja się z Tobą w zupełności zgadzam, bo też na delegowanie trzeba mieć czas i patrząc z mojego doświadczenia, ja też czasami nie przyjmuję kolejnych zleceń klientów, dlatego że nie mam czasu, żeby to oddelegować komuś, tak? Któreś z dziewczyn, które ze mną współpracują, tak? Bo nie mam czasu na to, żeby im wytłumaczyć, co mają zrobić, bo no nie polega to na tym, że ja powiem, słuchaj, no dobra, masz tutaj jest nowy klient, trzeba zrobić to, to i to. Okej, jeżeli to jest coś, co, na co mamy procedurę, tak? Bo o tym też później będziemy rozmawiać. Coś, co jest rozpisane w procesy, w jakichś procedurach, gdzie no wystarczy spojrzeć w tą instrukcję, w tą procedurę i już wiem, co mam robić. To jeżeli to wystarczy, to okej, ale no, przy nowym kliencie wiadomo, jak to jest, tak? To jest cały onboarding klienta, no nie da się tego zrobić tak, że masz, tak? Masz i obsłuż go. Zapytaj się, co on tam Dokładnie. Chce, co on tam chce i później tak, ja zbiorę kasę za to, a tyle, a ty odwalisz całą robotę. No nie. Na tym to ja miałam też właśnie parę razy takie sytuacje, gdzie były drobne rzeczy, znaczy drobne dla mnie, bo mi to zajmowało tam, nie wiem, 15 minut, ale to było 15 minut regularnie co tydzień, czy tam co parę dni. I nie podzlecałam tego dalej, jakby nie delegowałam tego dalej, ze względu na to, że właśnie nie miałam czasu na to, żeby siąść, wytłumaczyć i sprawdzić, czy to rzeczywiście zostało tak zrobione. Nie miałam też czasu na to, żeby stworzyć tą procedurę właśnie, o której też wspominasz. I tak, to jest też to, że jakby delegowanie jest kolejnym krokiem, bo najpierw można zrobić jakieś procedury i automatyzację u nas. I jeżeli te automatyzacje są, a dalej się nie wyrabiamy z zadaniami, no to wtedy właśnie delegowanie jest tym takim odpowiednim momentem. Tak, no i też chciałam coś powiedzieć, straciłam wątek. Może dlatego, że kawa się robi i chyba ją też słychać, za co przepraszam. Chyba, nie, nic nie słychać, nic nie słychać. Nie, to dobrze. No więc straciłam wątek, to jedźmy dalej. Słuchaj. Nie ma to jak nagrania na żywo. Tak, nie ma to, dokładnie. Słuchaj, już wiem, bo też chciałam dodać, że czasami nie warto delegować takich małych zadań, bo więcej czasu, ja tak uważam, bo więcej czasu stracisz na to, żeby komuś to wytłumaczyć, tak? Bo jeżeli coś to właśnie, jest jednorazowe. Tak, wydaje się, tobie to się wydaje łatwe, bo ty to robisz tam cyklicznie co tydzień, co nie wiem, 3 dni, zajmie ci to 10 minut,
A żeby wdrożyć i żeby wytłumaczyć, przekazać narzędzia i tak dalej, te hasła, i to zajmie ci to kilka godzin. To nawet w miesiącu nie uzbierasz tyle, rozumiesz, nie? Więc tak, no właśnie. I teraz przechodzimy do tych etapów, albo nawet wcześniej, do kroków, które trzeba podjąć jeszcze przed delegowaniem, tak jak ty mówiłaś o tych automatyzacjach, procesach i procedurach. I później, jakie kroki trzeba podjąć, jakie etapy są tego delegowania? Opowiesz coś na ten temat więcej? Tak, wydaje mi się, że jakby pierwszym takim kluczowym momentem jest sprecyzowanie zakresu zadań i kompetencji, czyli co chcemy tak naprawdę oddelegować, co możemy oddelegować. Na pewno nie możemy oddelegować rzeczy takich decyzyjnych wyższego szczebla, przepraszam, typu, nie wiem, strategii czy faktyczne zatrudnienie pracownika, bo można wziąć i, nie wiem, zrobić proces rekrutacyjny i tak dalej, ale my jako osoby na przykład decyzyjne, czy klient jako osoba decyzyjna, nie może nam oddelegować wyboru, którego pracownika, tak, zatrudniamy, bo tutaj ta odpowiedzialność w tym momencie się też rozmywa. Więc trzeba po prostu na początku określić, co ta osoba, znaczy co my chcemy oddać, a później, co ta osoba może tak naprawdę od nas wziąć, czyli jaki zakres czynności, jaki zakres działań może wykonywać ze względu na swoje kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i kompetencje po prostu, tak? Bo nie każdemu pracownikowi jesteśmy w stanie oddać ten sam zakres działań. Jednej osobie możemy oddać na przykład więcej, innej mniej. Tutaj też ciężko operować tak ogólnie, tak? Lepiej by było na jakimś konkretnym przykładzie, ale no to na przykładzie. Nie oddamy na przykład onboardingu pracownika czy spraw kadrowych osobie, która nigdy się tym nie zajmowała. Bez wiedzy w tym temacie, bez przeszkolenia jej, tak? Więc znowu pojawia nam się kwestia tego też, żeby znaleźć czas na to, żeby tą osobę później wdrożyć, albo znaleźć osobę, która jest już kompetentna i która przeprowadzała tego typu rekrutację czy onboarding i wie, o czym mówimy, i równocześnie będzie jej się szybciej i prościej wdrożyć w przejęcie tych obowiązków. Tak, i tutaj przechodzimy też do, tak jak ty mówisz, do typu zadań, tak? Bo w zależności od tego, jakie to są zadania, jakiego stopnia trudności, to albo czasami nawet możemy zmotywować naszego pracownika, osoby, z którą już współpracujemy, do tego, żeby się podszkoliła, żeby się rozwijała przy tych zadaniach, tak? Ale to właśnie nie są takie zadania, które są decyzyjne, jeśli chodzi o firmę, tak? O poziom firmy. Ale czasami warto znaleźć specjalistę. No i teraz pytanie: czy tego specjalistę szukać samemu, czy wynająć firmę, która się zajmuje rekrutacją? Jakie masz doświadczenia w tym temacie? W tej chwili Czy jestem zlecić to akurat w wirtualnej trakcie. asystentce? W tej chwili akurat jestem w trakcie rekrutacji. Polega to na tym, że klientom ustaliliśmy, na jakich portalach będziemy wrzucać ogłoszenia, i później ja już bezpośrednio komunikuję się z tymi portalami. Z klientem ustaliliśmy, że CV wszystkie spływają do niego. On wybiera te osoby, z którymi chce rekrutować, ale ja będę ustawiała te spotkania, ja będę dzwonić do tych osób. I z klientem ustaliliśmy, że jak już będzie zrekrutowana osoba, to ja z całym runbookiem, który jest, po prostu przejdę przez cały ten proces onboardingu. Wyszło tak, dlatego że ja mam też w tym trochę doświadczenia, już rekrutowałam też czy to swojej firmy, czy w innych firmach, więc on też się czuje pewnie, że ja jestem kompetentną osobą do tego, żeby to zrobić. Natomiast każdy etap tak naprawdę jest weryfikowany i konsultowany z klientem. W naszym przypadku. Niemniej jednak też zastanawiamy się nad tym, bo rekrutacja nie idzie do końca tak, jakbyśmy chcieli, i zastanawiamy się nad tym, żeby zatrudnić rzeczywiście firmę specjalizującą się w zatrudnianiu pracowników, żeby tutaj nam pomogła. Przy czym mam wrażenie, że w tej chwili już to
to tak naprawdę niewiele zmienia. Jest też okres wakacji i jest niestety ten przestój w osób w szukaniu pracy, więc to też warto jest wziąć kilka tych zmiennych pod uwagę i zastanowić się, czy warto inwestować po prostu właśnie w rekrutera bezpośrednio, czy nie lepiej tymi narzędziami, które mamy sprawdzone, pracować dalej. Ale to jest akurat rozmowa, z którą będziemy przeprowadzać. Tak, czyli jednak są takie zadania decyzyjne, które po części pewne elementy tych zadań możemy zrekrutować, delegować, prawda? Tak, możemy, natomiast ale musi być kontrolą. Zachowana też jakaś hierarchia i jakiś tam, jakby nie możemy oddać wszystkiego, tak, i powiedzieć, ty w tej chwili zajmujesz się zatrudnieniem i ty odpowiadasz za to zatrudnienie, bo w tym momencie zrzucamy też odpowiedzialność, która nie jest naszą, znaczy, która nie jest odpowiedzialnością tej osoby, której się to deleguje, bo to nie ja jestem odpowiedzialna za rozwój danej firmy, to nie ja jestem odpowiedzialna za tych pracowników, to nie ze mną oni podpisują umowę, tylko podpisują z tą firmą. I dlatego ja nie mogę być odpowiedzialna za zdecydowanie zatrudniasz tego i tego pracownika. Ja mogę zasugerować i powiedzieć, słuchaj, wydaje mi się, że ten pracownik, ten i ten spełnia twoje wymagania, ma odpowiednie kompetencje, z tym mi się fajnie rozmawiało, ten miał tutaj wiele do powiedzenia i tak dalej, ale ja nie mogę powiedzieć, ja wybieram tego. Jako osoba, której to jest oddelegowane. O. Tak. Dosłownie, no bo nie jesteś osobą decyzyjną w tej firmie, tak? Masz po prostu zlecone zadanie. No dobrze, czyli jeśli chodzi o te kroki, które trzeba podjąć, to tak reasumując, pierwsza rzecz to określenie typu zadań i w ogóle zadań, które chcemy delegować. Później dopasowanie tych zadań do umiejętności, kompetencji zespołu, czy tam pracowniku, jakiegoś pojedynczego pracownika, albo zespołu pracowników, ewentualnie rekrutacja specjalisty, tak? Gdzie też tą rekrutację jest można jeszcze... zdelegować. Jest jeszcze właśnie jedna rzecz, która jakby nam po drodze się pojawia. Mamy obowiązek wręcz uszanowania prawa odmowy pracownika. Czyli pracownik może powiedzieć, tak, ja rozumiem, że chcesz mi to oddelegować, ale ja nie jestem w stanie tego wziąć na siebie. I my mamy prawo i obowiązek po prostu przyjęcia tego, ok, nie chcesz tego, rozumiem, to szukam w tym momencie dalej, tak? Albo innego pracownika, albo właśnie specjalisty, który się tym zajmuje. I ostatnim krokiem jest monitorowanie realizacji tych delegowanych zadań, czyli nie zostawiamy tej osoby samej sobie, tylko sprawdzamy, tak jak z projektem, tak? Na jakim etapie jesteśmy i czy ta osoba potrzebuje jakiegoś wsparcia, czy potrzebuje jakiejś dodatkowej wiedzy, jakichś dodatkowych kwalifikacji. Nie zostawiamy tej osoby samej sobie na zasadzie, wiesz, zatrudnij mi pracownika, ale ja ci nie powiem, co ja tak naprawdę potrzebuję od tego pracownika, nie? Więc takie trochę abstrakcyjne porównanie, ale no czasami przy zleceniach tak jest, tak, że ktoś nam daje jakieś zlecenie i nie tłumaczy tego w ogóle w żaden sposób. No właśnie, więc kluczem do sukcesu, oprócz tych punktów powyżej, jest też przekazanie odpowiednich narzędzi, metod, którymi mamy zrobić to zlecenie, tak, jako podwykonawca, otrzymanie wszystkich niezbędnych informacji, kontaktów do osób, które są z tym związane, żebyśmy też ewentualnie mogli, tak, jeżeli to jest jakiś większy projekt, żebyśmy mogli to skonsultować już bez pośrednictwa. Etapy też, tak, realizacji. Bardzo często są jakieś etapy. Jeżeli jest jakieś zadanie, no to też musimy wykazać cel tego zadania, bo często jest tak, że to zadanie jest małą częścią całości, więc tak. Osoba, która to dane zadanie wykonuje, czyli na przykład, nie wiem, może to być coś małego jak grafika, to muszę wiedzieć, tak, do czego ta grafika jest. Do jakiego posta? Najlepiej, jakbym dostała treść tego posta, żebym wiedziała, jak to, tak? Żebym dostała całą oprawę graficzną firmy,
tak, te wszystkie znaki, wszystkie szablony, loga i tak dalej, żebym wiedziała, jakich kolorów mam użyć, nie? Więc no, to jest bardzo ważne, bo łatwo powiedzieć, zrób mi grafikę w Canwie, a wiesz, takie pastelowe kolory, tam coś tam o delegowaniu zrób mi, nie? No ale nie ma szablonów, nie wiadomo, jak to wygląda, nie mam konta. Księgi znaku. No tak, księgi znaków, nie mam konta, na które to ma być, żebym zobaczyła, jakie do tej pory na przykład posty były robione, no cokolwiek, tak? A więc też trzeba jakby no dużo czasu, jako ja, jako zlecający, dużo czasu poświęcić na to, żeby to przekazać. No później wiadomo, jest łatwiej z kolejnym zleceniem, ale mówimy tutaj o tych pierwszych, nie? Pierwszym delegowaniu. No tak, no i też musimy określić czas, tak, do kiedy ma być to zrobione. I wiadomo, że na każdym etapie co jakiś czas się dopytujemy, jeżeli nie mamy tego rozpisanego w jakimś narzędziu typu, nie wiem, Asana, Trello, czy jakieś tam Tak. Clipmapy i tym podobne, nie, do rozpisania. W moim takim doświadczeniu wydaje mi się, że takie najbardziej podatne są na delegacje takie kompetencje decyzyjne o krótkoterminowym właśnie oddziaływaniu na decyzję, o małym zakresie też oddziaływaniu na tą decyzję, o takich bardziej właśnie techniczne niż ludzkie. Gdzie też nie ma jakiejś właśnie niepewności decyzyjnej i w sytuacjach powtarzalnych, czyli właśnie bardzo prosto jest zlecić chociażby prowadzenie właśnie Facebooka, gdzie z góry się ustawia jakąś tam strategię i później po prostu jest ta czynność względnie powtarzalna, tak? Grafiki są powtarzalne, ale różnorodne, tak? I gdzieś tam to wszystko względnie działa. I to nie jest coś, co wpływa mocno na daną firmę. Nie wpływa, nie? Bo z social mediami to teoretycznie po to robimy, żeby to wpływało i żeby była sprzedaż. Ale generalnie jest to taka rzecz, którą można podzlecić każdemu kompetentnemu pracownikowi. Tak, zgadzam się. A powiedz mi, według ciebie, jakie są zalety delegowania? Docelowo oszczędność własnego czasu. Pieniędzy też. I to jest, Tak, czas, chociaż to jest tak. dość kontrowersyjne, tak? Bo każdy myśli, że kurczę, lepiej zrobić to samemu, niż komuś zlecić i będę musiał jeszcze płacić, ale no. No, ale to zależy, bo na to można bardzo fajnie popatrzeć, tak? Że jeżeli załóżmy, mamy swoje social media, które zajmują nam, strzelam, nie wiem. 2 godziny tygodniowo, tak, plus minus. Ja się social mediami rzadko kiedy swoimi zajmuję, raczej to oddelegowuję, więc może za mało Udało mówię, się. ale. przepraszam, nie, relacje prowadzę sama i live'y prowadzę sama. Tu O, się nie da proszę. mnie zastąpić, nie? No To nie jest, da o, się. to jest taki właśnie fajny przykład, że tu się nie da oddelegować tego ani zlecić. Natomiast do czego zmierzam, że. Straciłam wątek. Zalety. Zalety. Tak, i 2 godziny załóżmy, tak, że to są tygodniowo. Gdzie ja na przykład biorę, w zależności też teraz później już od zleceń, między 80 a ponad 100 zł za godzinę, a oddeleguję zrobienie tego komuś, kto bierze za to 40 zł, to ja nie dość, że oszczędzam, to jeszcze zarabiam. W pewnym sensie, tak? Jeżeli na przykład podzlecam social media komuś od moich klientów. Więc wszystko zależy właśnie od punktu widzenia. I tak, jest to dla mnie zaletą, jest oszczędność czasu i zdecydowanie oszczędność pieniędzy. Jest to też odciążenie od decydowania o małych, drugorzędnych sprawach, tak? Bo właśnie można jakieś te drobniejsze decyzje zostawić komuś. Jest to też często skrócenie czasu reakcji,
Czyli ten właśnie lejek jakby decyzyjny, on się rozszerza, dlatego że mniejsze rzeczy mogą robić osoby między sobą. I jeżeli załóżmy projektujemy stronę internetową, to grafik jest w stanie się dogadać z deweloperem i nie potrzebują od razu bezpośrednio mojej decyzji, tak? Tylko między sobą mogą coś ustalić, a później to ewentualnie weryfikujemy właśnie na jakimś spotkaniu i ustalamy jakiś dalszy plan działania. Nie jestem potrzebna na każdym najmniejszym szczeblu działania. To wpływa też na wzrost zaangażowania pracowników, bo każdy, przynajmniej ja tak mam, że jeżeli daje się mi jakieś nowe obowiązki, jakieś nowe działania i ja czuję, że jestem częścią jakiegoś projektu, jakiegoś zespołu, to jestem chętniejsza i bardziej zaangażowana i po prostu chce mi się bardziej pracować. Może nie każdy tak ma, ale generalnie badania mówią, że jest właśnie wzrost zaangażowania w tym momencie, jeżeli część pracowników i ta mała decyzyjność jest oddelegowana. No i korzystamy w tym momencie z wiedzy i umiejętności tych pracowników. Czyli to oznacza, że nie musimy być alfą i omegą i nie musimy wszystkiego wiedzieć. Ja nie muszę wiedzieć, jak się produkuje strony internetowe od tyłu. Nie muszę wiedzieć, jaki jest proces myślenia i proces tworzenia danej grafiki, bo to po prostu oddelegowuję osobom kompetentnym, które się na tym znają. Ja tylko w tym momencie weryfikuję, czy jest to zgodne z oczekiwaniami klienta. Tak, i dlatego ta umiejętność delegowania jest jedną z najlepszych i najważniejszych cech takiego skutecznego, efektywnego menadżera, tak? No, zarządza, deleguje, nie musi znać się na wszystkim, zatrudnia specjalistów, tak? Menadżer nie musi być specjalistą w jakiejś dziedzinie budowlanej, tak? Czy właśnie tak jak ty mówisz, że od zaplecza IT budowania stron, tak? On ma tym zarządzać, ma zarządzać projektem. Ale też wydaje mi się, tak patrzę po prostu na przykład z perspektywy czasu, bo mój ojciec też zarządzał różnymi firmami, głównie zarządzał firmami produkcyjnymi i on je czuł, po prostu czuł te biznesy, rozumiał, o co chodzi. I później miał pomysł właśnie na SPA, w którym ja pracowałam i którym zarządzałam, ale to była całkiem inna branża. To była branża kobieca, nie technologiczna, tylko to było bardziej właśnie takie, były potrzebne umiejętności miękkie i zrozumienie, o co tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, że to nie jest tylko dbanie o nasze ciało, tylko to jest cała ta otoczka wokół tego jeszcze. A mówię o tym, bo wydaje mi się, że menadżer oprócz tego, że jakby deleguje, musi znać daną branżę, musi ją czuć i musi ją rozumieć, żeby dobrze się w niej też odnaleźć. Tak, ale mam tu na myśli takie, wiesz, techniczne szczegóły, nie? Tak, tak, że to tak. Nie musi być specjalistą, tak? Tak, tylko że wiesz, z technicznymi to właśnie też jest to, że nie musi być specjalistą, ale też musi mieć jakieś pojęcie ogólne. Takie ogólne. Tak? Bo to jest tak, że załóżmy na przykładzie, tak jak mówię, ja nie jestem grafikiem, nie jestem programistą, ale ja muszę mieć świadomość tego, że strony nie robi się w jeden dzień od tak, tak, że to jest jakiś proces i że najpierw na przykład tworzymy główną stronę, tworzymy layout tej głównej strony, a później dopiero robimy do tego podstrony w momencie, kiedy główna jest zatwierdzona, a nie, że robimy wszystko naraz, a później klient stwierdza, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba i połowa pracy jest w tym momencie wyrzucona. Więc ja, żeby móc to oddelegować, też muszę znać trochę ten proces. Ale ja mam na przykład takie doświadczenie, że zatrudniając specjalistę, on mi przedstawia to, że to wymaga takich etapów, nie? Jeżeli ja nie mam tak. pojęcia o jakiejś dziedzinie, to on mi uświadamia, że tutaj trzeba na to tyle czasu, ten proces trwa tyle i tyle, nie? Więc jakby w Pod ten warunkiem, sposób... że masz budżet na odpowiedniego specjalistę, tak? Bo to jest jeszcze To już jest w ogóle kolejna. Tak. To już osobny temat, tak. Bo raz chodzi mi się też o to, że często szukamy specjalistów, ale szukamy na przykład tańszych specjalistów, tak? I w tym momencie ten tańszy specjalista, z czegoś ta cena też wynika i najczęściej wynika to właśnie z wiedzy i z doświadczenia danego specjalisty.
Tak, to tak jak z tą legendą już o statku, tak? Gdzie każdy ten statek pełno specjalistów przychodziło, próbowali naprawić, nie udało się. Przyszedł stary wyjadacz, puknął 2 razy młotkiem, naprawił 5 minut i mówi jakąś tam niebotyczną cenę. No i facet, ten, który właściciel tego statku, kapitan, mówi: dlaczego taka cena? Przecież ty robiłeś to 5 minut, tak? No ale ja się uczyłem, tak? Przez 20 lat, ja mam doświadczenie, więc czasami warto zapłacić za więcej, tak? No za wartość i tyle, ale myślę, że to jest Ale osobny temat zupełnie jest. na jak wycenić usługi i dlaczego ta usługa ma więcej kosztować, tak? Ale też myślę, że warto o tym mówić w kontekście właśnie naszych klientów, żeby im to po prostu też uświadamiać, bo wielu klientów jest w dalszym ciągu, którzy nie do końca to rozumieją, tak, że właśnie oddelegowanie nie wiąże się tylko z wykonaniem zadania, ale z tym, że ja po prostu też poświęciłam czas i biorę za to odpowiedzialność, tak, że to po prostu robię. Dokładnie. Ja myślę, że tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. No cóż, myślę, że bardzo, bardzo fajnym gestem i takim wyjściem Wam naprzeciw będzie stworzenie takiej checklisty, co klient musi zrobić, jak pomóc klientowi, aby zaczął delegować. Taka lista będzie, checklista będzie dostępna. No właśnie. Napiszę pod postem, pod wpisem, w jaki sposób ją zdobyć. A tymczasem, Michalina, bardzo dziękuję Tobie za Również. rozmowę. Myślę, że tutaj duża, duża wartość tej rozmowy była. Co prawda, pewne elementy jeszcze są warte rozwinięcia, i tak to jest, widzisz. My rozmawiamy i nam nachodzą kolejne tematy do Tak. rozmów. Ale to jest fajne, to jest fajne. Widać, że mamy co przekazać. Co życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Wiecie, co robić. Prosimy o subskrypcję naszego kanału na YouTubie, komentarze. Do zobaczenia. Pa, pa. Do zobaczenia.